Komisja do punktu 5. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionej. Proszę przeciw zarząd. Projekt uchwały zarządu z dnia 24 lutego bieżącego roku w sprawie nadania nazwy ulicy Majora Adama Królikiewicza. Merytoryczna treść uchwały. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o podjęcie działań zmierzających do nadania nazwy ulicy Majora Adama Królikiewicza bezimiennej działce drogowej położonej na obszarze miasta Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem terenu dzielnicy 8 Dębki. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W dniu głosowania na rządzie 4/23/2023. Uzasadnienie. Adam Królikiewicz, urodzony w 1894 roku, w 1960 roku, jeździł, żołnierz, pierwszy polski indywidualny zdobywca medalu olimpijskiego, brązowy medal skokach przed przeszkody na igrzyskach w Paryżu w 1924 roku. Major pierwszego pułku Polożerów, uczestnik kampanii wrześniowej, trener i wychowawca dzieci i młodzieży. Mieszkał w Krakowie przy ulicy Praskiej 6, teren obecnej dzielnicy 8 Dębki. Od 1968 roku na terenie krakowskiego klubu jazdy konnej organizowany jest memoriał imieniem majora Adama Królikiewicza. Będziecie pisze na komisji merytorycznej, konkretnie komisji planowania przestrzennego? Opinia komisji pozytywna, 4 za, 1 głosem. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby w tej kwestii zabrać głos? Proszę się zgłaszać. Nie ma chętnych, proszę potem do głosowania. Ten projekt uchwały, kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę Państwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, jednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję panu. Dziękuję serdecznie.